Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a naszym gościem jest dziś pan Dariusz Zagdański, radny miejski w Zamościu i kandydat na prezydenta tego miasta. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Razem w przyszłość, tym hasłem, które jest zarazem nazwą pańskiego komitetu wyborczego, chce pan przekonać mieszkańców Zamościa do głosowania na siebie w kwietniowych wyborach samorządowych. Dlaczego chce pan zostać prezydentem Zamościa? Panie redaktorze, szanowni państwo, 18 lat doświadczenia zawodowego w sensie pracy w samorządzie spowodowało to, że ubiegam się o ten zaufanie, można powiedzieć, społeczne i kandyduję na prezydenta miasta Zamościa, ale także rozmowy z mieszkańcami powodują to, że ten prezydent, przyszły prezydent powinien być otwarty dla mieszkańców miasta Zamościa, powinien być prezydentem z sercem. I nasz komitet... To znaczy, że obecny prezydent nie jest prezydentem otwartym i nie ma serca? Panie redaktorze, ja tego nie powiedziałem, tylko mówię, co mówią mieszkańcy miasta Zamościa. Mieszkańcy miasta Zamościa oczekują prezydenta, który będzie dla nich przyjazny, otwarty i będzie z nimi się spotykał. Dlatego symbolem naszego komitetu jest serce. I z tym sercem idziemy do mieszkańców miasta Zamościa. Rozdaliśmy już takich serc ponad 1000 i cały czas jesteśmy aktywni w tym zakresie. A kto za panem stoi? Bo pan, jak tutaj już padło, od 4 kadencji, od 18 lat jest radnym miejskim. No, wcześniej był pan związany z Prawem i Sprawiedliwością, no ale z dawnymi kolegami trochę się pan poróżnił swego czasu. Dziś deklaruje się pan jako osoba bezpartyjna, choć w wyborach tych parlamentarnych startował pan, ubiegał się pan o mandat senatora jako kandydat Konfederacji. Panie redaktorze, można powiedzieć tak, że nasze drogi z Prawem i Sprawiedliwością rozeszły się z prostego powodu, bo ja cenię demokrację, natomiast w Prawie i Sprawiedliwości tej demokracji zabrakło i ograniczanie wolności słowa, czy też działań, które by sprzyjały rozwojowi miasta, powodowały jedno, że ja w takim klubie po prostu nie mogłem uczestniczyć i dlatego stąd też decyzja moich kolegów o wykluczeniu mnie z klubu, ale taki apogeum przybrała ta wycieczka na Kretę, gdzie pan przewodniczący, pan Piotr Błażewicz był na tej wycieczce i moje zapytanie kierowane wówczas do prokuratury rejonowej w Zamościu w jednej z interpelacji spowodowało to taką reakcję klubu, że doszło do wykluczenia, do wykluczenia mojej osoby z uczestnictwa w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony rzeczywiście tak startowałem ostatnio pod szyldem Konfederacji do Senatu, uzyskałem bardzo dobry wynik i to też mnie motywuje do tego, żeby sprawdzić się tutaj jako kandydat na urząd prezydenta miasta Zamościa, ale także kandyduję oczywiście na urząd, można tak powiedzieć ogólnie, radnego Rady Miasta z 4 okręgu. Jak pan ocenia rządy, no można powiedzieć, chyba nie przesadzę, swojego niedawnego kolegi, prezydenta Andrzeja Wnuka, który 2 kadencje już rządzi, no już prawie 10 lat. Panie redaktorze, szanowni państwo, można powiedzieć tak, że oczywiście były te okresy dobre u pana prezydenta Wnuka, ale też były okresy i też powiedzmy umiarkowane, czy też złe. Niewykorzystany potencjał, który miał pan prezydent Andrzej Wnuk w postaci wsparcia Prawa i Sprawiedliwości, no, nie przełożyło się to na rozwój miasta. Tak? Dlaczego o tym mówię? Bo w mieście nie mamy takich inwestycji stricte biznesowych, o które moglibyśmy zabiegać, a taka możliwość by była, chociażby na przykład powstanie w centrum PGE, tak w Lublinie. My tej szansy nie mieliśmy, nie dostaliśmy, a ten potencjał, który miał pan Andrzej Wnuk przy wsparciu Prawa i Sprawiedliwości, można by było wykorzystać. Sam prezydent Wnuk w rozmowie z nami przypomniał, że na inwestycje wydał, znaczy Urząd Miasta, czy Samorząd Zamościa 755 milionów złotych. W tym roku kolejne 150 milionów mają dojść, czyli 900 milionów inwestycji, które, jak mówi prezydent Wnuk, zostały w Zamość wpompowane. Pan nie widzi efektów? Nie widzi... Panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę, efekty są. Ja nie powiedziałem, że tych efektów nie widzę, bo tutaj bym okłamał i państwa, i pana redaktora.
widzę te efekty, natomiast ja mówię o czymś innym. Niewykorzystanie potencjału. Ja mówię o tym, żeby ten potencjał, który był, powinien być zwiększony. To nie powinno być na przykład w granicach 750 milionów złotych, ale mogło to być w granicach 150, jeszcze na przykład w granicach 250 milionów więcej, tak, 300 milionów więcej do tej kwoty, jakbyśmy dołożyli, to na pewno... Czyli jak w hełmie. Jak w hełmie, tak. No bo zawsze prezydent porównuje się do hełma. Ja zawsze też podkreślam jedno, że pan prezydent Hełma powinien się w końcu spotkać na wizji z panem prezydentem Zamościa, żeby sobie podyskutowali na argumenty merytoryczne, na argumenty właśnie finansowe, a też musimy tutaj powiedzieć o jednym, że niektóre inwestycje, jak chociażby boisko, modernizacja boiska sportowego dla hetmana na Osirze naszym, tak, no nie jest w moim opinii, w moim przekonaniu inwestycją dobrą. Tak, dlaczego? Dlatego, że kosztuje miasto ponad 50 milionów złotych z dofinansowaniem oczywiście, ale zastrzeżenia budzi ta inwestycja z środowisk piłkarskich, tak, i mieszkańców miasta Zamościa, bo my uważamy, tak, jako komitet, że ta inwestycja powinna mieć charakter zdecydowanie szerszy i trybuny, które tak zostały ograniczone po naszej zresztą interwencji, no podwyższono te trybuny do 1700 miejsc, powinno mieć przynajmniej 7000 w tych okolicach. A to gdyby miał pan, jeszcze kończąc ten wątek recenzji rządów Andrzeja Wnucha, gdyby pan miał wskazać właśnie ten pozytywny aspekt, czy jakąś pozytywną, dobrą inwestycję z korzyścią dla miasta, to co by to było? No właśnie takie jak mówię, te inwestycje, które oscylowały tutaj w granicach tych 750 milionów złotych, no to na pewno cechą taką charakterystyczną, tak przynajmniej w mojej opinii, to są dwie takie strategiczne inwestycje, które się pojawiły w ostatnich latach, a mianowicie modernizacja i rozbudowa Akademii Zamojskiej, tak, i tutaj budowa drogi krajowej 74, która no, zwiększa poprawę bezpieczeństwa. To w mojej opinii to na pewno. W takim razie przejdźmy do pana propozycji, pana programu wyborczego, który składa się z 7 filarów. Co kryje się za tymi, ja bym powiedział tak, ogólnymi w pewnym stopniu hasłami? No tak, panie redaktorze, ja pozwolę sobie przedstawić, szanowni państwo, od czego zaczynamy. Ten pierwszy filar skupiony jest na pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych, tak? Drugi dotyczy wsparcia i rozwoju biznesu, trzeci dotyczy kultury, sportu i edukacji. Czwarty dotyczy zdrowia, polityki społecznej i rodziny. Piąty bezpieczeństwa. Szósty mieszkalnictwa. I siódmy, proszę państwa, ekologii. Czy to, że na pierwszym miejscu pan stawia pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój miasta, oznacza, że panu no właśnie tego aspektu brakuje w rządach Andrzeja Wnucha, czy brakowało? Nie tylko w rządach pana Andrzeja Wnucha, tak generalnie mieliśmy przecież krajowy problem, tak, dotyczący pozyskania środków z KPO. Dzisiaj miasto, nie tylko miasto, ale no, chyba cała Polska liczy na to, żeby te środki w końcu do poszczególnych samorządów trafiły. Jeżeli trafią, no to ja liczę na to, że będzie tam bardzo, bardzo sprzyjający efekt do tego, żeby w mieście poprawić tak nie tylko stan dróg, bo wiadomo, że korzystamy z pomocy finansowych ze źródeł krajowych, ale także właśnie, żeby wzmocnić potencjał rynku naszego pracy. I dlatego na pierwszym miejscu z tych takich edukacyjnych, bym powiedział, walorów, no to chciałbym podnieść jeden aspekt, żeby w naszym mieście biznesu, tak, żeby w naszym mieście pojawiło się takie centrum biznesowo-szkoleniowe, które by zapewniłoby notabene sporo miejsc pracy. I tego centrum nam brakuje od dłuższego czasu. Myśmy już jako radny tych 5 kadencji jeszcze za czasów prezydenta pana Marcina Zamojskiego, żeśmy o takie centrum biznesowe, szkoleniowe zabiegali. Niestety wtedy się też nie udało, ale już wtedy pomysł taki się zrodził. I jest zainteresowanie, czy zainteresowanie będzie, bo rozumiem, jakieś rozeznanie pan wykonał też w środowisku zamojskiego biznesu. Tak? No tak. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że tutaj taka strategiczna inwestycja dawałaby szansę nie tylko
dla rozwoju lokalnego, lokalnych przedsiębiorstw, ale także no, wzmocniłaby potencjał i rynek pracy w Zamościu. Jeśli wśród tych haseł jest rodzina i polityka społeczna, wśród tych haseł ważnych dla pana, to co się, jakie propozycje kryją się, propozycje Dariusza Zagdańskiego kryją się za takim hasłem? Panie redaktorze, generalnie wzmocnienie samego potencjału krajowego, który jest naprawdę na dzień dzisiejszy bogaty w zakresie polityki społecznej, czyli mamy tutaj programy krajowe jak Maluch Plus, tak jak Senior Plus, 75 Plus, opieka wytchnieniowa. My chcemy dołożyć do tego jeszcze, tak mój komitet i ja, jeden bardzo ważny element, tak, opiekę taką dedykowaną, bezpośrednio, ja może tutaj się będę posiłkował do programu Złota Rączka dla Seniora, tak? Bo dzisiaj nasze społeczeństwo, trzeba powiedzieć sobie otwarcie, jest starzejącym się społeczeństwem i to jest w oparciu o przestrzeń 40 plus zwyż, tak? I dzisiaj ludzie starsi nie mają, powiedzmy, możliwości, żeby zwrócić się do samorządu o taką pomoc, żeby wymienić na przykład kran zepsuty i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie dedykowalibyśmy taki program właśnie dla ludzi tych potrzebujących, od 60 plus, żeby wspierać tych już seniorów już od tego wieku. I te pieniądze miałby pochodzić z budżetu samorządu? Tak. Oczywiście, panie redaktorze, pomimo tego, że trzeba powiedzieć też sobie, że miasto jest zadłużone na ponad 250 milionów złotych. Niestety będziemy musieli się z tym jakoś borykać i wprowadzić elementy naprawcze do budżetu, ale myślę, że sobie poradzimy, bo akurat doświadczenie w finansach mam dość spore i chyba mieszkańcy o tym wiedzą. Zresztą pan prezydent Andrzej Wnuk też mnie polecał pewnemu swojemu koledze, żeby się zawsze tam kontaktował ze mną w zakresie finansów. I jeżeli finanse nam na to pozwolą, to, a mam nadzieję, że tak będzie, to ten program rzeczywiście... A czy finanse pozwolą pana zdaniem na realizację kolejnej z pana obietnictw, bo za tym hasłem dotyczącym mieszkalnictwa kryje się między innymi budowa 200 mieszkań komunalnych. Zamość na to stać? Tak, panie redaktorze. Ja myślę, że w tych dwóch ewentualnie kadencjach, bo mamy uwarunkowania prawne, te 200 mieszkań komunalnych powstanie. To są pieniądze, które można wygospodarować w budżecie miasta. Co więcej, mamy jeszcze Towarzystwo Budownictwa Społecznego, spółkę samorządową, która w moim przekonaniu też powinna aktywnie uczestniczyć właśnie w rynku mieszkaniowym. Co więcej, mamy program taki dedykowany już praktycznie z Unii Europejskiej, tak, i poprzez Ministerstwo Rozwoju, tak, można wprowadzić program społecznych agencji mieszkaniowych, tak, i on jest, tak można powiedzieć, że działa na takiej zasadzie, że to samorząd jest pośrednikiem pomiędzy nabywcą takiego mieszkania, który chciałby wynająć, a tym właścicielem tego mieszkania. Tutaj ten problem taki można też wprowadzić na rynek samorządowy i zneutralizować braki mieszkaniowe. Ja się troszeczkę też mogę tutaj pochwalić, że cały czas wspieram mieszkania, budowę tych mieszkań, przepraszam, budowę mieszkań i deweloperów, żeby ten rynek nam zaspokoić. Bo też trzeba sobie powiedzieć wprost, że dzisiaj bezpieczeństwo jest dla nas ważne. 3000 osób związanych z wojskiem dodatkowo na terytorium miasta Zamościa musi mieć mieszkania. Ale nie tylko, bo oczywiście chciałbym, żeby poszerzyć politykę właśnie tą rodzinną, politykę społeczną o nowe wydziały, można tak powiedzieć, czy też oddziały. Poprawię się, oddziały na przykład szpitalne w naszym szpitalu, nie, gdzie można by było poszerzyć działalność szpitala o chirurgię dziecięcą. O ten oddział zabiegałem już parę ładnych lat temu. Niestety za czasów prezydenta
wnuka, tak, ten oddział chirurgii dziecięcej został zlikwidowany. Mocno zabiegałem, jak pan redaktor wie, też o pediatrii tak naprawdę. Pediatria została tak naprawdę dzięki mojej osobie. Ta determinacja spowodowała, że co prawda ona została przeniesiona do Szpitala Wojewódzkiego imienia Jana Pawła II, ale gdyby nie mój upór, nie moja determinacja tej, i mieszkańców oczywiście miasta, to by tej pediatrii nie było. No szkoda tylko tyle, że no moi koledzy i koleżanki z Rady Miasta nie wspierali mojej tej inicjatywy poprzez obniżenie sobie diet i wsparcie właśnie finansowe dla szpitala niepublicznego przy ulicy Połowiaków w zakresie tego oddziału pediatrycznego. Zbudujemy lepszą przyszłość i na pewno zwyciężymy, mówił pan na swojej konferencji. Skąd ta pewność? Pewność, panie redaktorze, zawsze musi być przy tych decyzjach, które się obiera na przyszłość. Skąd się bierze pewność? Odpowiadam panu, jeżeli ja mam wizję tego miasta i określone cele do realizacji, stąd jest ta pewność. A jeśli rzeczywiście tak się stanie, jak pan mówi, to pan zostanie wolą oczywiście wyborców prezydentem Zamościa, to od jakiej decyzji rozpocznie pan urzędnik? No na pewno od podziękowań wszystkim mieszkańcom miasta Zamościa za to, że obdarzyli mnie zaufaniem, ale także i podziękowań adresowanych do pracowników Urzędu Miasta, bo to dzięki nim cały urząd się opiera i cały urząd funkcjonuje. Na pewno też zostanie wprowadzony audyt i po tym audycie podejmę dalsze decyzje co do struktury organizacyjnej miasta Zamościa. Oczywiście to wszystko przed nami i oczywiście wola wyborców w tych wyborach. No, ma pan oprócz konkurentów, oprócz prezydenta Andrzeja Wnuka, także Agnieszkę Jaczyńską, posła Sławomira Zawiślaka i Rafała Zwolaka. Czy któryś z tych pozostałych kandydatów budzi pana jakąś szczególną obawę? Nie, żadnym kandydatów nie budzi mojej obawy, panie redaktorze. Co więcej, powiem, że każdemu kandydatowi życzę wygranej w tych wyborach, bo to... No nie może wygrać każdy z nich, ale tak tylko zauważę. Tak, ma pan rację. To skoro pan już wygrał. Ale ja każdemu życzę wygranej, także i sobie. Także tutaj będziemy się opierać o ten system demokratyczny. Każdemu z całego serca życzę, żeby podjął takie inicjatywy, takie działania, żeby doprowadzić do swojego sukcesu. Oczywiście sobie życzę najbardziej, tak? I żeby ten sukces osiągnąć. Niemniej jednak powiem panu redaktorowi jeszcze jeden taki przykład. No ja jako kandydat niezależny powinienem mieć z tej całej grupy osób startujących sporą ilość głosów, tak? No bo pan Andrzej Wnuk jest wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Pan Sławomir Wiślak jest związany z Prawą i Sprawiedliwością. Pani Jaczyńska jest związana z Platformą Obywatelską. Pan nasz kolega tutaj, Rafał Zwolak, jest wspierany przez 2050. Ja występuję jako kandydat jedyny, niezależny i mam nadzieję, że mieszkańcy mi zaufają. A może to rozproszenie i ilość tych kandydatów spowoduje, że będzie jednak druga tura, czy wszystko rozstrzygnie się w pierwszej turze? Jak pan przewiduje? Panie redaktorze, szanowni państwo, powiem w ten sposób, że ja jako socjolog i z doświadczeniem już tym wieloletnim samorządowym powiem otwarcie, że w mojej opinii będzie druga tura. Będzie druga tura, czyli 7 kwietnia pierwsza część tego wyborczego wyścigu, w którym startuje nasz dzisiejszy gość Dariusz Zagdański, radny miejski w Zamościu i kandydat właśnie na prezydenta tego miasta. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i spotkanie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Państwu życzę wesołych, pogodnych i radosnych świąt. Wszystkiego dobrego i poproszę o głosy na mój komitet i moją kandydaturę na urząd prezydenta miasta Zamościa. Dziękuję bardzo. Radio.